Witajcie widzowie YouTube'a. Teraz wam pokażę, jak grillować bez dymu. Bez, po prostu zupełnie nie ma dymu, zobaczcie. Nic się nie dymi. Tu ładna paróweczka soczysta z marketu. Tu jest taki zwykły podgrzewacz. Tam jest taka, no coś na zasadzie świeczki, nie? Możecie po prostu sobie w domu grillować. Tu mam taki ruszt z mikrofali. Ale przykładowo, gdy włączą prąd, mikrofali nie możecie używać, tak? Bierzecie sobie taki podgrzewaczyk, oto. Nie potrzeba żadnego węgla drzewnego. Zobaczcie. Na wolnym ogniu podgrzewa się po prostu nam ta pyszna, soczysta paróweczka. Grillowanie po prostu jest zdrowe. Potrawy z grilla są zdrowe. Nawet taka parówka z grilla jest zdrowa. Ten, tu jest akurat zapachowe o smaku, o zapachu truskawki. To będziemy mieli ciut truskawkową paróweczkę. Musimy chyba już przewrócić. Już czuć, o, już się robi gorąca. Na małym ogniu. Bez tłuszczu. Zobaczcie, nic nie kapie. Bez dymu. W ogóle dymu nie ma zero. No kompletnie, bo z tego się dym nie unosi, tak? No, widać, gdzieś płomyk delikatnie pali. O, tu już się parafina, wosk się roztapia. I tu nasza paróweczka, tak? Jak mówię, gdy nie macie węgla drzewnego, robicie taki zestaw oto i podgrzewacie sobie, grillujecie sobie po prostu w domu. O, zobaczcie. Fajny zestaw, nie? O, tu są nóżki. Tu jest podgrzewacz. Tu jest nasza, tu jest nasz bohater, czyli nasza paróweczka. Trzeba uważać, żeby się nie przepiekła za bardzo. To musimy ją przewracać. O. O. I to jest właśnie zdrowe jedzenie. Kto, jeżeli ktoś ma uczulenie na węgiel drzewny, na dym, to proszę bardzo, bez dymu, bez tłuszczu grillujemy. Bez prądu w ogóle. Energii elektrycznej nie potrzeba też do tego wszystkiego. Gazu, nic. Wszystko się tu grilluje na tym oto, na tym podgrzewaczu, tak? Podgrzewacze mają różne zastosowania, jednak na to chyba jeszcze nikt nie wpadł, ja wpadłem, więc mówię wam, nowy mój wynalazek, może to opatentuję, może w jakiejś obudowie to zrobię i tyle. Dobrze, smacznego życzę, zapraszam na inne moje filmiki, życie jest piękne, ten grill, nowoczesny wynalazek jest też bardzo piękny, jak widzicie, i pachnący. Samymi truskaweczkami pachnie. Paróweczka też już uwędzona. Prawdopodobnie za chwilę przejdę do konsumpcji tej parówki. O, jeszcze może z tej strony. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam na inne moje filmiki i życzę smacznego. Ostatnie zbliżenie na naszego bohatera tutaj. O, paróweczka, tu chyba już coś z niej zaczyna kapać. Dobra, smacznego. Na razie. I pozdrawiam.